Deutschland, wir haben ein Problem. Niemcy, mamy problem. FDP-Minister fordern Senkung von Leistungen für Asylbewerber. Ministrowie partii FDP apelują o zmniejszenie zasiłków dla osób ubiegających się o azyl. Heute jest Montag, der 30. Oktober. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki Wam serdecznie za obecność na tym kanale. Dzięki za Wasze subskrypcje. Wir legen los. Deutschland, wir haben ein Problem, schrieb am Wochenende die Bild-Zeitung, denn wir erleben dieser Tage eine neue Dimension des Hasses in unserem Land. Wir nehmen das nicht hin, wir sagen Nein. Niemcy mamy Problem, tak pisała Weekend Gazeta Bild. Przeżywamy w tych Dniach, doświadczamy nowego wymiaru Niesprawiedliwości, Nienawiści. Nie akzeptujemy tego, mówimy nie. Nein zu Judenhass, zu Menschenfeindlichkeit und zu all denen, die Nein zu uns sagen. Nie dla nienawiści dla Żydów, nie dla Misantropii i nie dla wszystkich, którzy mówią nam nie, tak pisze Redakcja Gazety Bild. Noch jetzt, uwaga, apropos nienawiści do Żydów: Die Vereinten Nationen, UNO, verurteilten am Freitag Israel und Deutschland enthielt sich und trug damit dazu bei, dass die Resolution die Zweidrittelmehrheit erreicht. Organisation der Zjednoczonych, ONZ, potenzielliert. piła w piątek Izrael. Niemcy wstrzymały się od głosu i tym samym przyczyniły się do tego, że rezolucja uzyskała większość dwóch trzecich głosów. Nawiasem mówiąc Polska też się od głosu wstrzymała. Nach Kritik. Scholz verteidigt Deutsche Einhaltung bei uno Abstimmung über Gaza. E, Scholz broni tutaj wstrzymania się Niemiec od głosu w sprawie właśnie głosowania. No i słuchajcie, dalej, antysemityzmus, auch bei Fridays for Future, das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennen, no i mamy też antysemityzm w Fridays for Future, koniec ruchu klimatycznego, jako zna jaki znamy, pisze niemiecka prasa, tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jest tak, że niemiecka część Fridays for Future bardzo mocno się teraz dystansuje do tego, co tam pisze, tweetuje, czy głosi podczas różnych wieców Greta Thunberg. Gut, dann liebe Leute: Medikamentenversorgung, Sorge um Arzneimittel, Wirkstoffe aus Israel, Troska o aktywne Składniki Farmaceutyczne z Izraela, czyli to zaopatrzenie w leki, to może być kolejny kryzys, na który już trzeba się przygotować. Und irreguläre Migration: Lindner und Buschmann fordern Senkung von Leistungen für Asylbewerber. Lindner, czy minister Finansów, Buschmann, minister Sprawiedliwości wzywają do zmniejszenia zasiłków dla osób ubiegających się o azyl. Ci panowie napisali tak zwany Gastbeitrag, który äh, Zeit opublikowało teraz. Output bardzo mocno to jest teraz kommentowane. Konjunkturflaute, nicht nur Inflation und höhere Zinsen belasten. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Der Spiegel, Spiegel pisze tutaj, słuchajcie, o tym, że nie tylko inflacja i wyższe stopy procentowe odbijają się na gospodarce. Czy Niemcy znów są chorym człowiekiem Europy? Czyli nawiązują tutaj tytułem do tego, co jakiś czas temu już pisze The Economist. Czyli te tytuły znowu się pojawiają. Und Gasimporte nach Deutschland. Scholz macht sich für Gas aus Nigeria stark. bereits zum dritten mal innerhalb von zwei Jahren besucht Scholz Afrika. Kanclerz Scholz tutaj teraz będzie słuchajcie, werbował za gazem z Nigerii. Scholz po raz trzeci w ciągu dwóch lat odwiedza Afrykę. Pierwszym przystankiem jest właśnie Nigeria. Niemcy kupują już z Nigerii cały czas ropę naftową. Teraz chcą kupować gaz, a w przyszłości chcą razem z Nigerią też tworzyć e, wodór. Gut, dann weiter. Reisende Ampelregierung, Flugbereitschaft der Bundeswehr absolviert fast 1000 leerflüge, so der a szpigel, a propos tych podróży, teraz ja piszę o tym, że tutaj Lotnictwo, Bundeswehr, które przewozi właśnie polityków niemieckich, przeleciało prawie tysiąc pustych lotów, to znaczy lotów, gdzie nie było pasażerów, bo wiecie, gdzieś kogoś zostawili, kogoś odbierali i tak dalej. No i tutaj Der Spiegel pisze o tym i się pyta, jak to się ma wszystko do ochrony środowiska, na, pr na przykład. Günstiger Strom, der deutsche Solarbum, Henk, an China's Tropf, kann das Gut gehen. Powraca tutaj zależność, jeżeli chodzi o energię słoneczną, od chińskiej kroplówki, jak piszą media, czy to się może udać, jest to kolejny Input transcript Einfluss, Zank um deutsche Roboter äh, eskaliert. Das süddeutsche Robotik Startup steht zum Verkauf. Zu den Interessenten zählt ein bayerisch-chinesischer Konkurrent. Wirtschaftsminister Habeck ist alarmiert. Technologie Ani China no i to pojawia się teraz taki temat południowo-niemieckiego startupu z branży robotyki, który ma być sprzedany. Zainteresowany kupnem jest bawarsko chiński konkurent, minister Habeck jest zaniepokojony, czy istnieje ryzyko utraty technologii na rzecz Chin po raz kolejny i tak dalej. Także takimi rzeczami Niemcy też bardzo mocno się zajmują. Dann haben wir bis zu 10.000 Euro Einkommen mehr pro Jahr, wie die CDU mit finanziellen Anreizen Rentner zur Arbeit bewegen will. CDU Tam w późniejszych latach nawet 10 tysięcy euro więcej dochodu rocznie mogłoby być możliwe dla tych ludzi. Nie wiem, czy to kogokolwiek przekona. Und liebe Leute, mehr Kosten für Hauseigentümer. siebte Stadt erhöht in diesem Jahr die Grundsteuer. Um, co siódme miasto w Niemczech podniosło w tym roku podatek od Nieruchomości, czyli no, kolejne wydatki dla właścicieli. Dann banko, Reich online Onlinehändler Signa Sports United stellt Welsantrag. Also, das ist dann schon der zweite Antrag. Tennis Point war der erste. Antrag Benko, coraz więcej problemów tego pana sklepy internetowe jeden po drugim ogłaszają yy, ogłaszają teraz tutaj niewypłacalność und stockende Finanzierung Baustopp am Hamburger Elptawa. no i co za tym idzie, mamy zamrożenie budowy hamburskiego tutaj Elbtauer już pojawiają głosy w prasie takie, że będzie szukany kolejny inwestor, żeby tą budowę dokończyć. Redakcją z Netzwerk Deutschland aus Tusk mit Mehrheit, doch Duda könnte empfindlich ausbremsen. Redakcją z Netzwerk Deutschland pisze o tym, że Tusk ma zdecydowaną większość głosów w Polsce, Duda może to wszystko jeszcze zahamować, no bo prezydent będzie musiał wskazać kandydata na premiera. Wiecie o tym. I uh, die w Polsce haben die Frauen und die Jugend gewonnen. Kobiety i młodzież wygrały wybory w Polsce. Das erste. Schriftstellerin Masłowska und Filmemacherin Holland über Polens Zukunft nach der Wahl. Äh, tutaj taki, pokazał się wywiad, czy rodzaj takiego, nie wiem, Felietonu. Äh, Masłowska i Holland o przyszłości Polski äh, po wyborach. Także Niemcy bardzo się mocno interesują teraz tym, co się w Polsce będzie działo na scenie politycznej. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.